Witajcie drodzy widzowie. Jesteśmy dzisiaj w Bielsku Białej, w miejscu kultu, czyli na cmentarzu ewangelickim. I zrobimy tu małe śledztwo. Zobaczymy, czy będą jakieś odpowiedzi na SB. Sprawdzimy kadłubikami. Oczywiście zostawimy jakiegoś Rempoda. Zapytamy, może jakieś głosy, może jakieś odpowiedzi, może coś się dowiemy. Także to miejsce jest aktywne. No to co? Chodźcie za nami, idziemy. Przychodzimy w to miejsce z szacunkiem. Z szacunkiem do was. Nie chcemy zakłócać waszego spokoju. Chcielibyśmy się z wami skontaktować. Można w każdym stanie do ściany. Może tutaj jakoś tak obejdziemy, zobaczymy co jest dalej. Wow. Przewalamy to na celu. Miejsce, w którym przebiega dziś linia muru, jest przesunięta od pierwotnego około 8 metrów w ramach poszerzenia ulicy Grunwalskiej w latach 80. Przesunięto mur, likwidując najbliższych z różnego ogrodowca. Sumowane przeniesienie na nowy cmentarz wieku. Tam mamy zdjęcie w ogóle. Patrz. 7 metrów dalej było. Na tą stronę 7 metrów. Jakieś zdjęcie. No właśnie, ale nie wiem jak tu chodzić, żeby tu nie chodzić po jakichś po prostu nagrobkach. Może lepiej do czego? Nie wiem. Stare bardzo. No, nawet napisy się nie zachowały. Tam dalej są napisy, ale słabo też widoczne. No tam też nie widać sobie. Przejdźmy tu bokiem. Tutaj też widać napisy. Andreas, Belse. Nie wiem. Widzisz co pisze? Andreas na pewno. Bers. CHME? No, coś takiego. Ogólnie zapomnieliśmy wam powiedzieć, że mamy dzisiaj gości. Są z tyłu za moimi plecami. Tylko nie chcą wystąpić w naszym odcinku, żeby się pokazać, ale mogą wam powiedzieć cześć. Cześć. To był Dawid i jest Iwan. Także dzisiaj jest nas czterech. Ale w roli głównej jesteśmy jak zwykle my. Czy z Austrii tutaj ludzie są pochowani? Dlatego ewangeliczki. Po niemiecku. Po niemiecku, nie? Będąc Echtel, Max Echtel. Jakby było po niemiecku? Max, jesteś tutaj. Nie znam za dobrze niemieckiego. Max Echtel. Pizdu? Tu jesteś. Z 1867. 200 lat. Do 1916. Dokładnie to czekaj. 15 august to wrzesień, nie? I w maju 14 zmarł. 1916, tak? Roku, tak. W 1867 się urodził. Gdzie jesteś? Worbizdu, tak? Słabe masz to światełko, patrz jak moja. Mocno świeci. Może bateria, ale to wymieniam. Może? Wymieniałeś? W tym momencie na razie nie, wiem, że mam dobrze. O rany, tutaj są nagrobki chyba. To no, znaczy, tak myślę, no bo widać, że... Tak, wzdłuż linii. Mhm. Tutaj nie mają tych dokładnie nagrobków zrobionych. Wow. No widać. Ja nie mogę. Dobra, teraz jest ok. Tu jakby nic. Tutaj wygląda lepiej to. Lata są podane. Zostawimy sobie tu Rempoda. Coś się tutaj do mnie. Jakiś pajączek chciał przyczepić. Marie? Echtel. Nie wiem jak to wypowiedzieć. Ale cała rodzina i widzę, że jeszcze kolejne generacje. Dobra, on jest tam. Zostawiliśmy Rempoda przy tym takim dużym grobowcu. Zobaczmy jeszcze tutaj. Ameli. Krop. Tam też jakby takie wejście, jakaś brama, chyba zamknięte. Czy jesteście tu jeszcze? Jest tu ktoś z nami? Czy jesteście do tego miejsca gdzieś tu przywiązani? Plątacie się po tym miejscu? Potrafił grać na prawie wszystkich instrumentach orkiestrowych. Masz kolegę po fachu. SB? SB, myślę. Co, gadamy z Gustawem? Ja, właśnie, on tu jest. No, tutaj. 1927 z małym. Po wojnie pierwszej. Tylko, że nie wyciągam głośnika, bo będzie za głośno. Zachowajmy ciszę, nie? Żeby nie, dobra. Nie był za głośno. Dobra. W takim razie no chyba kadwójki, to na razie jedna kadwójka w sumie, żeby obsługiwał jedno urządzenie na nas. Zobaczymy, czy możemy potrzymać. No to możesz zadawać pytanie. Już słyszałem taki dziwny głos, jakby kobiecy, taki stary. Starszy. No? I mam FM na razie. Jesteś tutaj z nami, Gustawie? Podkuś trochę i daj na EM. To jest na fula? Na EM. Jesteś tutaj z nami w Gustawie? Jeżeli jesteś tutaj z nami, możesz coś nam przekazać i za pomocą tego urządzenia coś do nas powiedzieć. Albo pokazać nam na tym urządzeniu, które ja trzymam, aktywność swoją. Przyszliśmy w pokoju. Chcemy z tobą porozmawiać. Chcemy w ogóle porozmawiać z wami. O ile chcecie, jeżeli nie chcecie, opuścimy to miejsce. To inaczej. W ten sposób się nam łatwiej można skomunikować z nami. W Gustawie Boku, jesteś tutaj z nami? Wiemy, że już długo nie macie na świecie, ale czy twoja dusza gdzieś tu jeszcze błądzi? Czy chcesz nam coś przekazać? Jest rok 2023. To jest 200 lat, ponad 100 lat po twojej śmierci. Czy dalej tutaj jesteś? Nie ma nic. Przejdziemy się, zobaczymy co będzie. Włącz. Tak, niech leci. Przejdźmy się jeszcze do jakiejś nagrodki, albo do jakiejś informacji. Tam był taki ksiądz. Może do tego księdza tam, jego nagrobki. Tutaj jakby dzieci, nie? Takie małe. Musiałem się skusić na poziomkę. Fuh. Ej, niedobre, w ogóle bez smaku. No właśnie. W ogóle bez smaku, totalnie. Może ta? Nie. Nie, nie. Wiesz dlaczego mogą być niedobre? No, właśnie. Cisza. Po prostu już chyba. Tu mamy Karl Wilhelm Hess. Urodził się w Bielsku Białej i tak samo tam reszta. Wszyscy też. Także tutaj są ludzie związani z tym miastem. Dałeś na... Aha, może wróćmy na ten AFM. Ale to jest zaskakująco dziwne, no nie? Jak dużo jest na AM-ie odpowiedzi? No. Tak, tutaj nie ma nic. Zobaczmy na FM. Kamila. Kamilla przez 2L. Kamila? Fachter. 1933. Łapie nam radio. Tak, to jest radio. Słyszałem jakby halo kochanie, no ale to nie pasuje. Grzech? Nie. Kawałek śpiewu jakiejś kobiety, coś o grzechu właśnie, nie? Bo na tym AM siedział, bo tam, jest, tam są sensowniejsze odpowiedzi. Ale nie ma nic. No. Nic nie idzie teraz. Może zostańmy tutaj. No, czy możecie spróbować komunikować się z nami na to urządzenie, wpływać na jego... Możecie wpłynąć na baterie w urządzeniach, pobrać z nich energię. Możecie skomunikować się z nami przez te urządzenia. Kamila. Te głosy teraz zaczynają się zmieniać na takie troszkę dziwne. Wezmę ten głośnik podobnie to jest. Może lepiej będzie. Nie wiem czy nie było jestem. Nie. To jest na pewno full? Mhm. Cicho. Nie słyszałeś pomocy? Ja słyszałem. Tak, ja słyszałem pomocy. I czytanie. Tanie. Teraz możesz na pewno ściszyć. Słyszeliśmy pomocy. Dziecko. Tak? No było. Słyszeliśmy pomocy. Czy ktoś potrzebuje pomocy? Jak możemy ci pomóc? Ja nie mogę. No, proszę. Chodźmy może jeszcze raz w tamto miejsce. Wiesz, że to teraz ty prowadzisz. Bardziej. Ty powinien nas teraz prowadzić. Jedyną uczucie. Ogień? No, coś takiego. Marie, czy jesteś tutaj z nami? Czy jest to może twoja dusza? Dla kogoś z tego grobowca? Polaków. No. Jakiej narodowości jesteście? Byliście? Nie wiem, czy nie słyszałem X stąd. Po niemiecku coś było, albo po austriacku, takie niepolskie głosy były. Albo myślałem, że było X stąd, takiej dziewczyny głos. Jestem. Ale to po polsku. Kto jest z nami? Szczerze? Tak było chyba. Starszy głos, dużo jest takich chyba starszych głosów, nie? No. Położył? Położył? Może coś takiego. Starszy głos kobiety, starszy. Demolition teraz. No. Jest takie podbicie basowe. Czy możemy porozmawiać? Nie wierzę. Możecie? Ja usłyszałem, że pewnie. Możecie było. No to możemy was zapytać. Pytanie? Dziękujemy ci za odpowiedź. Czy to byłaś ty, Marie? Masz bardzo miły głos. Mam nadzieję, że my jesteśmy bardzo pokojowo nastawieni. Chcemy porozmawiać, jeżeli chcecie z nami porozmawiać, skontaktować się i może coś nam przekazać. Słucham. Chwilę. Marii, możesz odezwać się jeszcze raz? Czy to byłaś ty? Gigacie pampera. No, słucham państwa. Ale to było piękne. Możecie. Albo pewnie, coś takiego. Słyszę, możecie. Zobaczymy to. Może Ernest, Julius, Hermin, Karl, Emilia, Emma, Erika, Benjamin, Adolf, nie, Erich, Kamila. Ktoś tu z nami jest? Chciałbym cię jeszcze raz usłyszeć. Nie wiem, czy to był ten sam głos, ale też kobieta. To jest jakby dużo kobiet i był jeden taki demoniczny kobiet, no i dużo mężczyzn. No właśnie. Znowu to. Głos kobiecy taki przegłuszony. Mhm. Witam. Witam cię. Mhm. No, witamy was. Wiemy, że to może być ciężkie. Czy może chcecie z nami porozmawiać? Wiemy, że to może być ciężkie, ale spróbujcie. Lęk. Ja słyszałem lęk, albo właśnie klękaj. A co robi? Prawie klęczy. Mamy się was obawiać? Przestrzegacie nas przed czymś? Nie. O, jakby... Kobiecy, no. Spokojnie, to ucięło. Czyli nic nam tutaj nie grozi, tak? Nie? Nie, chyba. Też? Chyba nie. Chyba nie. Takiego starszego, takiej starszej... Czy możemy się dowiedzieć, w jaki sposób odeszliście z tego świata, umarliście? Umarliście nagle, czy to była śmierć naturalna? Nie, bo to z piosenki. No. Tak, tam się przebija. Gdzie? To było ciekawe. Gdzie? Tu, co? Tu, albo co? Albo co? Albo kale. Może nie wiedzą, nawet się nie spodziewali, że umarli i nagle umarli. Albo nie wiedzą, no i gdzieś się znajdują. Umarli. Cud. Może ktoś z nich cudem przeżył wojnę i umarł po wojnie? To można tak... To wszystko pierwszowojenne, można powiedzieć, że jest. Gdybym jeszcze poszedł pod mogiłę tego księdza. Mhm. Dobrze, my opuszczamy to miejsce. Chciałbym podziękować dziewczynie, kobiecie. Chciałbym podziękować kobiecie, która myślę, że skontaktowała się z nami. Pozwoliła nam tutaj. Tu zostań. Tu zostań? No, chyba też tak słyszałem. No, mamy nie iść tam do tej mogiły z księdzem, tak? Zostań. Chcecie, żeby tu jeszcze chcecie porozmawiać, tak? Ciekawe. U bramy. Pozdrawiam. Żałuj. Nie żałuj. Mówiła. Mówiła? Albo mówiła. Na noc. Na noc? Nie. My musimy już powoli iść. Musimy się z wami pożegnać. Spoczywajcie w pokoju. Dziękujemy za odpowiedź. Dobrze? Taki głos męski. Dobrze, tak jakby możemy odejść. Dziękujemy za odpowiedzi. Zostańcie w tym miejscu, nie podążajcie za nami. I spoczywajcie w spokoju. Spoczywajcie w pokoju. Puszczamy was z szacunkiem. No, coś się przebija. I też chyba słyszę sztukę latania Lady Punku. Mówimy. Jego. Ale sopran? No. Czasem są dziwne głosy. Kawałek jeszcze tu przejdziemy, bo tędy szliśmy. Tam pójdziemy, no. Oddech był. Taki... Coś takiego. Tam już nic. Karol Samuel. Co to jest? No? YouTube usłyszałem? Dużo. Może przesadzam. Nie będę trzymał, nie wisi. O, będę mogli wpływać na urządzenie. A tam? Co tam będzie? Jeszcze? No jeszcze. Słyszałeś. Alfred Anweiler. Tam jest jakaś figurka. Nie wiem czy widzicie to. Tam? Figurka z tego większego tego? No patrz. Teodor VI? Tak? Sixt. No, to takie nazwisko. Albo nazwisko takie. Bo nie, Sixt, no nie, raczej nie. Odmawiany pomnik. Tak jakby ktoś jeszcze rodzinę miał. Żeby mu pomnik odmówili. Przecież jakby próbuje coś mówić, taki jeden głos przy cały czas. Podejdziemy do niego? Możemy. Ło. Ja to zawsze mam. Tutaj jeden leży, popatrz, tak leży. Widzisz? Czy ktoś zdewastował ten cmentarz? Czy nie? Teodor. Wow. Teodor Sixt. Ojciec był nauczycielem. Ojciec był księdzem chyba. Jak księdzi? Był nauczycielem gimnazjum. Tak, jego ojciec był nauczycielem, a patronem ewangelickim był dziadek. Zaangażowany w pietyzm. Poczucie obowiązków pobożnych, czyli jakiś pobożność, no to protestantyzm, czyli protestanci. Czyli z Austrii to powiem. Ból. To nie jest, co tu z nami jest. Pan Jezus chyba. A to jest. Coś tego typu. Jezus? Jeszcze. A bo łapie nam Radio Maria. Nie znali nas. Nie znali? Tak jakby mówią może o nas? Mówimy? Mówili może o nas? Mówimy. Widzicie nas? Szlachetny. Szlachetny? Czy nas widzicie? Ktoś coś chciał powiedzieć, bo... Muzyka lub coś. Teodorze? Czy nas widzicie? Czy nas widzisz? Tamte do 20. 10 osób. 10 osób. Czy to jest 10 osób? Nie, no to jest... To jest chyba... Nie wiem, czy na słowa dobiła. Ale tutaj jest... Raz, dwa, trzy, cztery... Mogłoby być 10 osób w rzędzie. No. Bo tam jeszcze są pomieszczone. Ilu was tu jest? Czy jest was tu 10? 10? Słyszeliśmy 10 osób. Żeby więcej? 10 dusz tu jest? Jakie dziecko było. Taki... No. Mów. Czekaj. Mam. Było mów. Czekaj, mam plan. Tak jakby rozmawialiśmy ze sobą, kto nam może ma przekazać informacje? No. Bo jakby między sobą rozmawiali. Mam na imię. Jak masz na imię? 200. 200? To jest 2. Pytałeś mnie, ile tu jest. 200. Odpowiedź? Może polskim. Być 200. Może być 200. To jest cmentarz, to może być 200. Duszy. Więcej. Dobrze. Dziękujemy wam za odpowiedzi. Jakieś było jeszcze? Papa. Żegnamy się z wami. Nie zakłócamy waszego spokoju. Nie podążajcie za nami. Wychodzimy. Przyszliśmy tu z szacunkiem. I żegnamy się z wami. Klimat jest nawet dobry. Bardzo fajnie tu jest. O. Wyciszenie, K2. Na K2 jest jeszcze baterie wymienię swoje gotowe. Może później będzie mocniejsza, bo ta lampka faktycznie już tam przykazała. Rozładowuje mi się baterijka, a mam tam kilka jeszcze też. Jest obrócony, chyba spadł. No chyba się muszę odwrócić, albo wpaść. Na tej stronie. Franz Anton Schweder. Anton Schwyter. Katolicka rodzina. To nie ewangelicka, katolicka. No to może nie Polak, ale Peszt, Budapeszt, a to Peszt. O. Buda nie była Pesztem. Nauczyli muzyki. Wow, trochę muzyków jest. Tutaj mamy Gustaw Josefy Senior. Ej! Skoki mam! Mam skoki! Mam skoki! Chodźcie szybko. Nie uwierzysz, no patrz. Mam nadzieję, że to było na kamerze. No stoję i czytam. Gustaw Josefy Senior. Stoję sam, nie mam nic w ręce. Patrz. No nie, spokój, faktycznie. Gustaw Josefy Senior. Adolf Josefy. Jesteś tu może? A twoja dusza tutaj gdzieś? Nie mam czasu. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Nie ma telefonu. Nie mam telefonu nigdzie tutaj. Tryb mam samolotowy. I to nie jest B. Podszedł teraz Przedczy Kowal. Teraz tu jestem z SB. No nie. Nie mam czasu. Tak. Tak. Gustaw, czy chcesz się z nami skomunikować? Kontaktować? Tak. Są, nie ma. Czy to? Widzę. Widzę? Widzisz nas? To jest drewno. To nie może być. Skoki nie są spowodowane tym. To jest papier. To nie jest metal. W razie był. Metalowe to są tylko śrubki. Skąd by te skoki były? Tu nie ma nic metalowego. A, tak. Chcesz nam coś przekazać? Czy możesz się z nami skomunikować? Nie spodziewałem się tego. Na koniec. Naprawdę. Przy wyjściu jesteśmy. Przy wejściu i wyjściu. Nie wiem, mieliśmy taki komentarz, że pewnie tryby samolotowe, także pokazujemy. Tryb samolotowy. Naprawdę nic nie ściemniamy. To nie miałoby frajdy dla nas. Patrz, nic. Jest. Niemożliwe. Gdzie jesteś w tym miejscu? Przechodzi. Poszedł gdzieś. Poszedł gdzieś. Halo? Czy możesz jeszcze raz wpłynąć na urządzenie? Ale słabo. Znowu. Coś tu zdało. Znowu jest. Znowu. Podeszłeś tutaj do nas? Trzymaj. I to jest ciekawe, czy... Wyłącz SB. No, nice. Jeżeli tutaj jesteś, możesz wpłynąć na to urządzenie. Pokażę ci, jak to zrobić. Dotknij go w ten sposób. Ono da nam znać, że tu jesteś. Spróbuj. Może to jeszcze być Hedwig Zoll? Nie. To jest kobieta jakby. I Zygmunt Zoll. Popatrz. Patrz. Historia rodziny Zoll. Zygmunt Zoll i Hedwiga Zoll. Stary, tutaj też stoję przy tym. Połóż, połóż. Tutaj. I tu. Czy jest tu z nami rodzina Zoll? Ej. Na wprost, na grobek. Tutaj prosto na grób. Tutaj prosto na grób, nie wierzę. Stoję przed pomnikami. I pomiary tam nic, pomniki. Tam nic nie było. Przed pomnikami są pomiary. No nie ma nic tu metalowego. Nie wierzę. Jeżeli jest ktoś tutaj z obecnych w tym miejscu tutaj, w tych grobowcach, rodzina Zoll, spróbujcie wpłynąć na urządzenie, które stoi koło waszego grobowca. Nawet na maksa. Jest teraz na czerwono, nie było no na czerwono. Nawet na maksa z czasami skacze. O! Widzisz, patrz. Czy jesteś przywiązany do tego nagrobka? Jesteś tutaj w tym miejscu? Mamy odejść stąd? Jeżeli mamy odejść, dotknij tego czarnego urządzenia. Nie ma namierzonych linii wysokiego napięcia. To a wyjdziemy, tutaj. Pójdziemy. Patrz, jest tutaj. Tu. A jak tutaj widzę? Tam wcześniej nie było jak chodzi. Tu jest rura metalowa, to bym się zgodził, że to może coś być nie tak. No ale nic. Ale tutaj? No ale jednak nic, jak przybliżyłeś, to i tak nic nie było. A jednak tam jest coś. Ale słabiej. Daj mi moją K2 i wyciągnij swoją. Tak jak to było na pierwszym odcinku. Oddalmy się. To powiem, na razie mam słabą baterię, ale może na tyle, żeby pokazać, że jest tu coś, to... Ja nie mogę. Wali ci K2. Na czerwono. Moja nie. Zbliżysz się do... Tutaj stań dokładnie. Jest. Tu stań. Czy Gustawie też jest? Tutaj są takie lekkie skoki. Ale tutaj stań. Przed samym nagrobkiem. Tak jakbyś stał prosto do osoby, która tam leży. Jest. Patrz. Nie wierzę, ale... Na czerwono, do czerwonego mi dobija. A ja miałem słabą baterię. Bądź jeszcze bez głośnika. Może coś już wychycimy SB. Bez głośnika? Taka. No. Panowie, co wy na to? Co myślicie? Bo ja to zgłupiałem. Ja jestem oczywiście w szoku. No. Dobrze się czujecie? Wszystko okej? Nie, słabo wam, nie wiem, nie zakończyło się wam w głowie? Nie zrobiło się nagle zimno? Nie, dobrze. Chyba dobrze. Chociaż pamiętasz, co nam mówiła koleżanka? Czerwony oznacza... Demony? Może ktoś robi nam... Albo bardzo mocna siła po prostu. Ale dobra, posłuchajmy. Też skoki są. Jestem tam dalej. Czy możecie do nas przemówić? Wskazujecie dużą aktywność. Kafelki, to nie jest metalowa ta. Czekaj. Nie, to jest tylko szczepione jedno z drugim. Myślę, że po prostu idzie wzdłuż metalowy prędce. To będzie tak migdawać, ale metalowy pręt bez podłączenia do prądu nie daje pola elektromagnetycznego. Nie u nas. Nie u nas. Nie. Tak jakby znowu było, nie u nas. Czy jest ktoś z nami tutaj? Rodzina Zoll? Może to nie oni też sobie demon jakiś sobie robi podpuchy. Gadamy? Taki elektroniczny głos kobiety. Precz. No nie, no to chyba... Czyli dlatego czerwone chyba. Dlatego czerwone, demon może jakiś. Demon. Czyli mamy stąd odejść, tak? Jakiś nieprzyjemny byt się tutaj osiedli. Czyli? Mamy odejść? Urodziny. To było dziwne. Ale jak jakiś duch odwiedza swoją rodzinę, a też będą tam też są duchami? Urodziny, że ma urodziny, albo odwiedza. Jesteśmy urodziny, czy nie? Albo urodziny. Nie, że jako urodziny. A, urodziny, że jako słowo. Franciszek? No coś takiego. Ale było to. Niesamowite. Ty. To tylko przetelefony śpiły, ja włączone wizji, czy jakieś przetelefony komunikowane. I to nawet nie aż tak. Bo powiem ci, że nawet jak telefon włączony ma ten, to tak ci nie skoczy wysoko. Przecież przemierzaliśmy nieraz telefon i nie było aż tak bardzo. Może albo jakiś nieprzyjemny byt się po prostu zadomowił. Także taki czerwony do czerwonego to nie wyjaśnisz, do żółtego cały czas, tak? Na czerwono. Zbadać, czy to jest demon, czy to jest ten. Czy to są jakieś osoby. Zostań tu i nie podążaj za nami. Wychodzimy już i żegnamy się. Nie podążajcie za nami, zostańcie w tym miejscu. Nie macie tego prawa, zostańcie w tym miejscu. Kimkolwiek jesteście. Tak, bo potwierdzają. Dlaczego? Coś tam. Miałem chwilę ciszę. Miano? Mam ciszę. O. Pamiętasz, jak było w tym miejscu? Patrz. Jakby się coś przemieszcza. Nie ma. Nie, że teraz byłeś... Aha. No ja nic. Czyli... Jesteś? To ty. Teraz ja. Nie widzisz, że to Rempoda jest? No, widziałem. Dobra. O, tutaj na pomarańczowe. Żegnamy się i idziemy. Spoczywajcie w pokoju. Idziemy. A więc wychodzimy. Wrażenia niesamowite. Początek, no cisza. Coś później jakieś głosy zaczęły być. Przy tym grobówki wcześniejsze. Tak. Na początku była cisza, na Emie cisza, Rempot cisza, no cisza. Dalej cisza. Wszędzie na K2 była cisza. Ale teraz tutaj właśnie wychodzę. Na wyjściu podszedłem pod jeden grobowiec i nagle do żółtego podeszliśmy. Druga K2. To samo. Skacze cały czas. Znaczy to na nagraniu zresztą widzicie, ale wow. Wrażenie wow. Nie sądziliśmy, że przy wyjściu pod koniec będzie coś się zacznie dziać. Była ciekawa odpowiedź, że czy możemy do was coś powiedzieć, czy możemy z wami porozmawiać, mówić. I był głos kobiety, możecie. To było wyraźnie słyszane. No, możecie albo pewnie, tak jak usłyszałem pewnie, to usłyszałeś możecie. Myślę, że możecie. Także no, mamy nadzieję, że wam się spodoba. Miejsce ciekawe, miejsce no też spokojne. No i na spokojnie można wejść, nie ma problemu. Jest po prostu otwarte, więc myślę, że dla każdego zwiedzającego. Zwiedzić sobie można, wiadomo. Nie zakłócać spokoju zmarłych. No, bo też nie wiemy, czy na końcu właśnie ktoś nam nie robił dowcipu typu demon lub coś tego typu, bo to zawsze tak mocno reaguje na K2, czy po prostu ktoś nas ostrzegał, żeby wstać, albo już nas nie chcieli. Albo także... przy tej rodzinie, przy tej rodzinie mogli jest duża aktywność. Także mam nadzieję, że odcinek wam się bardzo spodobał. Wydaje mi się, że będzie genialny, że będzie rewelacja. Także widzimy się na kolejnym. I zdradzimy taką małą tajemnicę, że ten kolejny odcinek wiedzie jeszcze dzisiaj. Nawet może jeszcze jeden. Więc obserwujcie nas, oglądajcie nasze filmy. Mam nadzieję, że rozwiniemy się jeszcze bardziej i będzie jeszcze ciekawiej. Więc do następnego. Do następnego.